Mam takie poczucie, że myśmy mieli dzisiaj zbyt wiele słabych punktów, bo od kilku dni to mieliśmy taką dyskusję, zauważcie w mediach, czy grać ładnie i przegrywać, bo to się będzie wiązało z postępem, czy jednak trzeba stawiać na wynik. Dzisiaj mam takie wrażenie, że nie zagraliśmy ani ładnie i no, wynik też jest niedowieziony. I to jest ta nasza taka, będę cały czas powtarzał, że to jest efekt tej traumy, którą gdzieś tam niesiemy jeszcze z Kataru, bo przypomnijmy sobie, że ta drużyna Michniewicza wtedy, to Michniewicz zaproponował nam taki futbol zalatujący trochę trupem i rzeczywiście myśmy się w tej traumie pogrążyli i teraz nawet przebłysk gry w meczu z Holandią, ta odwaga i przegrany mecz, to nie miało takiego wielkiego znaczenia, bo cieszyliśmy się, że być może idziemy w stronę rozwoju. Tylko czy to jest problem polskich piłkarzy, czy to jest problem polskich trenerów? Mi się wydaje, że tu jest bardziej, to się zaczyna w ogóle, ryba się psuje od głowy i to się zaczyna od Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo popatrzcie, ja nigdy nie myślałem o tym, że ja będę zazdrościł Austriakom tego, że oni robią postęp w stosunku do polskiej reprezentacji w stylu gry, że potrafią grać z jakimś pomysłem, z tym pressingiem, z gegenpressingiem, kontrpressingiem i tak dalej, że są jakieś do tego fundamenty, jest jakaś podstawa, tak? Ranking do Red Bulla Salzburg, tak? Zbudował pewne podstawy, potem na tej podstawie zmienił się cały austriacki futbol. Oni tam zmienili, nie tylko budowali klub, ale budowali trenerów, budowali kolejnych piłkarzy. Na to przyszedł on 2 lata temu, miał pewien pomysł i jest to efekt jakiegoś pomysłu. Dzisiaj Austria jest, jeśli chodzi o rozwój drużyny w stosunku do reprezentacji Polski, jest dalej niż ta reprezentacja Polski. Mam takie wrażenie, że jest taki pomysł jakiś i on jest realizowany. No, teraz Rangnick potrafi budować, tak. Pokazał to w Hoffenheim, w Salzburgu, no, gdziekolwiek. A w tym czasie zobaczcie, co w reprezentacji Polski. Ci trenerzy, którzy byli wybrani, to był Sousa, Michniewicz, Santos. Probierz, to jest od sasa do lasa. Nie ma żadnej koncepcji, nie ma żadnej kontynuacji, nie ma jakiegoś pomysłu. Losujemy nazwiska z kapelusza i potem się zastanawiamy, czy się udało coś zmienić.